obok opery był budynek starej komendantury. Ten budynek miał być wyburzony, dlatego że budowano nową komendanturę, zresztą bardzo znakomity projekt Salvisberga na Krzykach. I w związku z tym ten budynek stary, XIX-wieczny, zresztą też piękny, już był niepotrzebny. Początkowo, kiedy on stał pusty, to urządzano tam wystawy sztuki, wystawy architektury, ale już szykowano się, bo cały budynek i plac ten wykupiła firma Tietz, do budowy nowego domu towarowego. Hans Pelcik był jednym z najważniejszych i najciekawszych architektów działających we Wrocławiu, bodajże największym architektem. Myślę, że można go porównać jedynie z Maxem Bergiem, to była ta skala, a nawet może i przewyższał Berga. Przybył on do Wrocławia pod koniec XIX wieku, w zasadzie na przełomie XIX-XX wiek, na stanowisko profesora w Akademii Sztuki, wtedy Wyższej Szkoły Rzemiosła Artystycznego i Sztuki we Wrocławiu. I wówczas był już uważany za jednego z najciekawszych architektów, w zasadzie twórcę ekspresjonizmu w architekturze, architektury organicznej. I właśnie w 1928-1929 roku uzyskał zlecenie właśnie od firmy Tietz dla stworzenia domu towarowego. Pelcik stworzył kilka wariantów projektu dla tego miejsca. Jednym z najciekawszych to jest projekt, gdzie zaprojektował budynek domu towarowego, a obok taki budynek nawiązujący do hali stulecia. I to jest ciekawe, dlatego że właśnie Pelcik z Bergiem przyjaźnili się i zarówno Pelcik od Berga, jak i vice versa, Berg od Pelciga czerpali inspiracje. Były to różne warianty, które miały w jakimś sensie zadowolić zleceniodawcę, który pragnął, żeby to był najnowocześniejszy wówczas we Wrocławiu dom towarowy. Były to formy, które nawiązywały do takiego, prawda, półokrągłego narożnika, ale też i formy kanciaste. Jedna z wersji to przedstawia ten dom towarowy z budynkiem, który od strony podwala stanowi wieżowiec siedmiu- czy ośmiopiętrowy. Jeżeli byśmy porównywali ten dom Pelciga, to on jest znacznie ciekawszy niż na przykład Wertheim wybudowany. Wertheim, który dzisiaj wydaje się taki bardzo nowoczesny, niemniej jest znacznie bardziej konserwatywny w stosunku do zamierzeń Pelciga. Niestety do budowy tego obiektu nie doszło z przyczyn prozaicznych. Prawdopodobnie krach na giełdzie spowodował to, że firma Tietz nie miała pieniędzy na realizację tego obiektu i nigdy już nie wrócono do tej koncepcji.